Pamiętaj się o ogrodach, czy tak trudno być poetą, że epoki nie życzy nam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kropą pamięci, nicią pajęczą, zapachem ziół. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecie stamtąd przyszliście, że epoki użyczą. Alleluja, miłość twa, jak blask słońca nad nami wciąż trwa. Alleluja, niech biją dziś dzwony, niech wielbi cię cały świat. Alleluja, alleluja, nuci świat. Alleluja, miłości to zna. Alleluja, niech miłość nad nami złotymi strunami gra. Alleluja, alleluja, miłość twa, jak blask słońca nad nami wciąż trwa. Alleluja, niech biją ci dzwony, niech wielbi cię cały świat. Alleluja, alleluja, płynie wieś. Alleluja, ku niebu ją nie. Tam, gdzie słońce, tam, gdzie wiatr, gdzie radośnie śpiewa tak, prostu nuci pieśń. Alleluja. Alleluja. Niech biją ci dzwony, niech wielbi cię cały świat. Alleluja. Pozwoliłem sobie tą piosenką rozpocząć, dlatego że mamy jeszcze okres wielkanocny. Jest oktawa stania. A Ola mnie prosiła o piosenkę, którą, żeby rozpocząć, pamiętajcie o ogrodach. Już tę okno zamknąć nożno, poszłem traw. Drzewem, co stoi, uspokojenie wśród tylu spraw. Pamiętajcie o ogrodach, przecie stamtąd przyszliście, że epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą, że epoki nie użyczy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kropą pamięci, niecią pajęczą, zapachem ziół. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecie stamtąd przyszliście, że epoki użyczą wam chłodu,
tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą, że epoki nie użyczy wam chłodu, żaden chrom, żaden beton. I dokąd uciec w zaciosnym bucie, gdy twardy brud? Są gdzieś daleko przejrzyste rzeki i mamy XXI wiek. Pamiętajcie o ogrodach, czecie staną tą przyszliście, że epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak wiadyć poeta, że epoki nie użyczy wam chłodu, żaden, żaden beton. La, 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 la. Pamiętajcie o ogrodach, że cię stanowią być poetą, że epoki nie użyczy wam chłodu, żaden chrom, żaden beton. Niezmiernie miło mi Państwa powitać na wyjątkowym wieczorze. Wyjątkowy okaże się w dalszej części. Nie mogliśmy sobie wyobrazić piękniejszego rozpoczęcia właśnie tą pieśnią. Pamiętajcie o ogrodach w wykonaniu pana Macieja Kulpy. Podziękujmy mu jeszcze raz wielkimi, wielkimi oklaskami. Dzisiejszy wieczór jest wyjątkowy z tego względu, że promujemy na nim najnowsze wydawnictwo grupy literackiej Słowo, almanach schowany między słowami. I mam nadzieję, że najlepiej wprowadzi do tego wieczoru dzisiejszego i stworzy odpowiedni klimat, odpowiedni nastrój pan prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej Janusz Chojecki i pani prezes grupy literackiej Słowo Ola Piguła. Zapraszam Państwa kilka słów prowadzenia do dzisiejszego wieczoru. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam szczególnie gości, którzy przybyli spoza Mielca. Są nasi przyjaciele z witryny ze Stalowej Woli, są nasi goście, a właściwie mogę powiedzieć tylko goście, bo to są członkowie grupy literackiej Słowo, będące jednocześnie ambasadorkami tej grupy w Rzeszowie. Witam serdecznie panią Ewelinę Łopuszańską, witam panią Iwonę Szekele, a z witryny witam panią doktor inspe Agatę Linek. Zresztą o niej powiem jeszcze parę słów przy okazji krótkiego definiowania tego właśnie dzieła. Witam także serdecznie reprezentantów samorządu. Witam radnego miasta Mielca, pana Józefa Witka. Witam cię już bardzo serdecznie. Witam serdecznie panią dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu, panią Jannę Kruszyńską. Witam cię, Jasiu. Witam także bardzo serdecznie panią dyrektor do spraw biblioteki Samorządowego Centrum Kultury, panią Jolantę Strycharz, która zapewne profesjonalnie, jak do tej pory, poprowadzi dzisiejsze spotkanie z państwem. Witam wreszcie recytatorów, którzy wzięli na siebie, poza oczywiście autorami, wzięli na siebie odpowiedzialną funkcję, prawda? I witam serdecznie panią Marię Orłowską, która notabene jest także wiceprzewodniczącą Rady Powiatu. Witam więc ją także w tej funkcji. Witam serdecznie panią Elżbietę Witek. Szczególnie serdecznie witam panią Barbarę Mamcarz, która przyjechała do nas z Warszawy na to spotkanie. I witam serdecznie Janka Stępnia, naszego wspaniałego kolegę, byłego prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Witam cię, Janku. Witam wreszcie twórców, którzy swoje dzieła zaprezentowali w tym almanachu i którzy też wystąpią
jako autorecytatorzy. Proszę Państwa, kilka zdań na temat tego almanachu. Otóż powiem Państwu bardzo szczerze, że ja tylko zaakceptowałem, ja i zarząd, zaakceptowaliśmy wniosek, który wypłynął od twórców, od zarządu Grupy Literackiej Słowo. I ja cenię kreatywność. I dzięki tej kreatywności, pomysłowości powstało to dzieło. A czym ono jest? Ono jest syntezą twórczości członków Mieleckiej Grupy Literackiej Słowo w ciągu całego ubiegłego roku. Grupa była niezwykle aktywna, bo przytoczę Państwu tylko parę cyfr, dlatego wziąłem sobie ściągawkę. Otóż szerzej będę o tym mówił oczywiście na walnym za tydzień, na który już Państwa bardzo serdecznie zapraszam, zarówno członków towarzystwa, jak i sympatyków, jak i znajomych. Otóż w ubiegłym roku grupa działała bardzo aktywnie, bo odbyło, dzięki niej zorganizowano 31 spotkań literackich, więc proszę sobie wyobrazić, jak dużo tego było, bo praktycznie co 10 dni się jakieś spotkanie odbyło, statystycznie biorąc pod uwagę w skali roku. Z czego 19 spotkań było się w Mielcu, 12 poza Mielcem, w Rzeszowie, Łańcucie, Przemyślu, w tym także jedno w Rzymie. Spotkaniu w Rzymie reprezentowała grupę pani prezes siedząca tutaj z nami, Aleksandra Piguła. Proszę Państwa, grupa była aktywna, bo grupa zorganizowała po raz pierwszy w historii 11-letniej tej grupy, zorganizowała warsztaty literackie. W tych warsztatach, te warsztaty poprowadzili wybitni przedstawiciele literatury, mianowicie pierwszy z nich poprowadził Wiesław Kulikowski, niezapomniane, prawda, spotkanie z nim. Drugie, pani doktor Hanna Krupińska-Łyps z Uniwersytetu Rzeszowskiego, z Instytutu Filologii, a trzecie spotkanie poprowadziła obecna, już tutaj wspominana przez mnie na powitaniu, pani Agata Linek. Witam jeszcze raz panią, pani Agato, bardzo serdecznie. Ta grupa jest na tyle aktywna, że ta dynamika jest zachowana, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy początek kwietnia, a już w tym roku się odbyło się kilkanaście spotkań, z tego cztery poza Mielcem, a ostatnie odbyło się właśnie wczoraj w Rzeszowie, gdzie silna grupa pod wezwaniem w czteroosobowym składzie z panią prezes na czele, ale także nasze ambasadorki w Rzeszowie reprezentowały grupę na Międzynarodowym Dniu Poezji w Rzeszowie. Teraz może parę zdań i podziękowań. Ta książka, ten almanach, to jest trzeci almanach w historii grupy. Powstał z inspiracji zarządu grupy, ale także jej twórców. Ale bardzo dużą pomoc otrzymaliśmy w przygotowaniu, mianowicie ze strony pani Agaty Linek, dlatego podjęła się ona redakcji technicznej i składu. Bardzo dziękuję pani Agato. Okładkę wykonała pani Janina Walewicz, grafiki pan Wojciech Jan Kaszub. Korektę wykonała nasza koleżanka pani Teresa Pizik, a redakcją wstępu opatrzyła ten almanach prezes grupy pani Aleksandra Piguła. Proszę Państwa, chcę jeszcze dodać, że ten almanach powstał ze środków własnych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Co to znaczy ze środków własnych? Ze środków, które uzyskaliśmy od sponsorów. Więc pozwólcie, że chociaż anonimowo podziękuję wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do powstania tego almanachu. To nie były wcale małe koszty. Muszę powiedzieć, że wyrażam dużą radość z tego, że ten almanach powstał. Powstał oddolnie, nie odgórnie. Powstał dzięki inicjatywie zarządu pani prezes Aleksandry Piguły i pani Teresy Pyzik, a zarząd tylko zaakceptował inicjatywę. Książka jest pięknie wydana, a myślę, że jeszcze parę słów powie o tej książce pani prezes, bo ja mówię tylko o paru rzeczach ogólnych. Jest pięknie ilustrowana, jest wydana naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To tyle. Życzę Państwu miłych wrażeń. Dziękuję jeszcze panu Maćkowi, że przyjął nasze zaproszenie, bo jak Państwo widzicie, jego muzyka jest relaksująco urzekająca. Także myślę, że jeszcze parę razy go usłyszymy. To ja kończę tytułem wstępu tyle. Zapraszam do wspólnego przeżywania dzisiejszego wieczoru poetyckiego i oddaję głos pani prowadzącej.
Pani Joanna. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan prezes właściwie wszystko powiedział, ja nie chcę przedłużać. Naprawdę wszystkim dziękuję za obecność, za wsparcie, za to, że po prostu jesteście. Tu mówię do twórców, autorów. Będą tu autorzy, którzy pierwszy raz pokazują swoje publikacje w postaci książkowej. Dlatego dla mnie to jest tak bardzo ważne, że powstają takie dzieła, bo osoby, które nie mają jeszcze swoich tomików, bo ja ciągle wierzę, że będą miały swoje promocje pierwsze, drugie, kolejne i mają okazję pokazać się właśnie od strony takiej oficjalnej i to jest zawsze taki dobry początek, bo ja sama też miałam najpierw wydania wspólne, później odważyłam się na swoje własne tomiki. Uważam, że każdy twórca jest tak samo ważny. Ja jestem ostatnią osobą, która by oceniała poziom pisania, bo pisanie to jest dar, którego nie można zmarnować. I ja tak podchodzę do pisania, mam nadzieję, że moi członkowie grupy też. Powiem tylko, że jeszcze Małgosia Mikina była pomysłodawcą tej okładki, także Małgosiu bardzo serdecznie dziękuję. Starała się, aby dała pomysł tej okładce. Ja myślę, że jest taka magiczna i taka ciepła w kolorze. Mam nadzieję, że też Państwo ciepło przyjmiecie tą naszą poezję i prozę. Jak mówię o prozie, witam jeszcze Joasię Prajdner z Rzeszowa, która debiutuje tutaj u nas w grupie. Cóż jeszcze? Ja myślę, że czas, aby zagościła poezja. Proszę. Drzazga mojej wyobraźni czasem zapala się od słowa. Tak powiedziała w jednym z wierszy Halina Poświatowska. I nie byłoby tego wydawnictwa, szanowni państwo, gdyby nie te drzazgi wyobraźni w państwa głowach i chęć ubrania tego, co się w państwa głowach dzieje właśnie w słowach. Autorami tego tomiku, o którym powiedział pan prezes, o którym powiedziała Ola, są wszyscy państwo tutaj dzisiaj obecni na spotkaniu. Słowa, te, które goszczą na kartach tej książki, to mocne ładunki emocjonalne i tych ładunków emocjonalnych, których dzisiaj będziemy słuchać, będzie naprawdę mocno dużo i bardzo, bardzo fajnych do odsłuchania. Zanim przejdziemy do prezentacji dzisiejszego bohatera, czyli almanachu najnowszego grupy literackiej Słowo schowane między słowami, warto przyglądnąć się tak zwanej fizycznej stronie książki. Otóż, proszę Państwa, książka składa się z 202 stron, 24 autorów od niej się prezentuje, autorów wierszy, prozy, krótkich form literackich, fotografie autorów i krótkie notki biograficzne również tam Państwo znajdą, ale przede wszystkim znajdziecie mnóstwo słów, mnóstwo ubranych w słowa Państwa wyobraźni oraz wspaniałe grafiki, grafiki autorstwa Wojciecha i Jana Kaszuba. Dobrej jakości papier również nie jest bez znaczenia, a także sam intrygujący tytuł Schowane między słowami. Co się mogło schować, co się mogło ukryć między słowami? O tym zaraz się przekonamy. Ze względów formalnych zmuszona jestem właśnie powiedzieć, że Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej wydało tą książkę, ten najnowszy almanach, który prezentuje twórczość wszystkich członków grupy literackiej Słowo ze środków własnych. I autorzy otrzymają książkę nieodpłatnie, natomiast wszyscy goście, którzy zechcą ją nabyć, będą mogli to dzisiaj zrobić w cenie promocyjnej 20 zł. Do tego, aby tą książkę mieć na własność, na pewno przekona nas jej zawartość, a pomogą nam w tym na pewno nasi wspaniali recytatorzy, których już pan prezes był łaskaw przedstawić, ale nie zaszkodzi jeszcze raz powitać ich w naszym gronie, panią Barbarę Mamcarz, panią Elżbietę Witek, panią Marię Orłowską oraz zawsze tutaj z nami obecnego pana Jana Stępnia.
kolejnych muzycznych odsłonach będzie nam towarzyszył pan Maciek Kulpa. Jeszcze raz dzień dobry. I teraz tak, wspólnie z Olą Pigułą ustaliłyśmy, że najbardziej sprawiedliwa będzie prezentacja autorów według porządku alfabetycznego. Tak jest. Dlatego zaczniemy od autora. Dlatego zapraszam najpierw do wysłuchania twórczości pana Rafała Stanisława Bańki. Wiersze pana Rafała Stanisława Bańki zaprezentuje Jan Stępień. A pana Rafała, jeśli jest z nami, może prosiłabym o pokazanie się, tak? Jeśli pan zechce powiedzieć kilka słów o sobie, czy jestem z Mielca, czy co robię, co piszę, to bardzo proszę. Urodzony w Tarnobrzegu, w mieście Hieronima Degutowskiego Zapory rodzinnym, ale mielczanin z urodzenia, z dziada, pradziada, tu w tym grodzie. I czasem coś tam mi się zdarzy popełnić tą ręką, mam nadzieję, że ku zbudowaniu. I właśnie się zdarzyło i prezentacja tej twórczości pana Rafała w wykonaniu pana Jana Stępnia. Zapraszamy pani Janie. No ja wybrałem z tych kilku wierszy prezentowanych w tej książce wiersz Słowa jak bryły. Zawarłem się w korzeniu splątanym, czarnym i ostrym. Dolne pęta to bracia, a górne części to siostry, jak bogini Kali ramiona, dusza nieśmiertelna Akona, do ziemi mnie uniosły. Usta zaszyły mnie, nie mówię już czego chcę. Ziemi z niej lecą grudy zamiast słów, bryły ziemi podobne do głów. Spadają jak łzy na bruk, jak krople z ziemi ulepionych słów. Tyle z tego dobrego jedynie, że z ziemi, co jest matką, wychodzi żywot i płynie. Żygam słowem i ziemią, pluję na mamonę. Tyle z tego jedynie, game over, koniec. Kolejną osobą, która prezentuje się w najnowszym almanachu, jest pani Agnieszka Helowicz. Jest pani Agnieszka z nami dzisiaj? Agnieszki nie ma. Nie ma. Jest to bardzo młoda osoba, może tak w kilku słowach powiem, bardzo młoda osoba, która bawi się tym, że rymuje. I jej wiersze zaprezentuje pani Maria Orłowska. Bardzo proszę. Pierwsze to za dużo powiedziane. Jesteśmy dzisiaj my, recytatorzy, przywołani do porządku i musimy się trzymać dyscypliny i prezentujemy po jednym tylko wierszu. Ja nim zacznę, to pozwolicie państwo, że taką małą własną refleksję przekażę, podzielę się nią, z jaką ogromną radością i dumą przyjmuję każde zaproszenie państwa do udziału w tego typu spotkaniach. Bowiem wyrażanie przez siebie niejako uczuć, przemyśleń autorów jest dla mnie wyzwaniem, ale i szczególnym wyróżnieniem. Dlatego z ogromną radością i wręcz zaszczytem zawsze przyjmuję każde zaproszenie. To dzisiejsze, muszę się przyznać, że podeszłam do niego tak snobistycznie, wiedząc, że mamy do zaprezentowania tylko po jednym utworze wylosowanych niejako autorów, to muszę się państwu przyznać, że wybrałam te, które czytając je czułam, że dotykają mnie samej, jakby były moje własne, bo w większy czy mniejszy w mniejszym stopniu ocierają się o moje życie, o moje doświadczenia, moje przeżycia. Także to, co na dzisiaj wybrałam, tych autorów, których mam przyjemność, będę miała przyjemność czytać, to traktuję, no tak, jakby były moje własne. Pani Agnieszka Helowicz.
źle się zdarzyło, że kocham nad życie to, czego raczej szczerze nienawidzę. Być może ja jednak szczerze nienawidzę tego, co raczej miłuję nad życie. To, co we mnie było, nie było możliwe, a sprzeczność to przecież świadectwo prawdziwe. Powinno być jasne, że na sznurze wiszę, kiedy ja zwyczajnie wierzę tobie piszę. Lecz jak ty to widzisz, niewytłumaczalne? Byłam i wciąż jestem. Przecież to banalne. Kolejny autor, który prezentuje się w almanachu Schowany między słowami, ma to szczęście, że będzie dzisiaj prezentowany dwukrotnie. Jest to pan Krzysztof Kędzior. Jest pan Krzysztof z nami? Pan Krzysztof pochodzi z Dębicy, też może powiem parę słów. Pochodzi z Dębicy, pisze już od wielu lat, drukuje i wydaje m.in. w krakowskim wydawnictwie Miniatura, a pisze o tak zwanej tej brzydszej stronie naszego świata. Pisze wiersze i prozę. I teraz usłyszymy pana Jana Stępnia we fragmencie prozy autorstwa Krzysztofa Kędziora. To taka forma prawie że listu. Droga pani bibliotekarko, znowu piszę do pani, bo kolejne mam do opowiedzenia historię. Właściwie to tylko jedną, o sztuce dziś będzie. Ale czy na pewno to jedna jest opowieść, gdy się zabieramy za opowiadanie o ludzkich oczach? Siedziałem sobie w swoim pokoju, wcale nie dla odmiany samotnie. W takich chwilach zastanawia się człowiek, co w życiu jest najważniejsze. Myśli o tym, bo życie się stara złapać, odzyskać, w nie trafić spojrzeniem, by już nie było samotnie. Portal mi podpowiedział. Wie pani? No ten z tych, co tam ludzie przenoszą swe dusze, że w życiu jest druga i trzecia i czwarta osoba najważniejsza i że to klucz do sensownego istnienia. Uwierzyłem im. Wszyscy tak pięknie prawili na swoich tablicach o miłości do każdego, kogo napotkają na drodze. Spojrzałem na regał pełen książek. Mam ich zapewne ze 2000, ale wciąż mi za mało. I tak pomyślałem sobie, że sztuka nie powinna zalegać na półkach. Sztuka żyje tylko wtedy, gdy posiada odbiorcę. Inaczej jest dziwacznym tworem bez celu swej egzystencji. Więc ci ludzie zalegający w tych internetach, jak to teraz przeczytane książki na nim, na moim regale, no tak, oni są dokładnie jak one. Zalegają mi na monitorze, choć wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że żyją. Ale skoro sztuki tej nikt nie odbiera, tak naprawdę, jak się winno sztukę odbiera, to czy żyją? Czy może są tylko? Wyszedłem na ulicę po sztukę. Masę miałem ochotę nazbierać w spojrzenie i w serce. Za wiele jej od dawna wegetuje, miast pysznić się w drugim człowieku. Książki, obrazy, muzyka, rzeźba, budowla, taniec, która z dziedzin matką i ojcem jest sztuki. Niektórzy się o to kłócą, inni mówią, że sztuka rodziców nie potrzebuje, przewodników, hierarchii, stopni ważności, szlachetności. A ja myślę, że jednak sztuka ma i potrzebuje rodziców. Człowiek dla mnie największą jest ze sztuk wszelakich, bo i opiekunem wszelkiego artyzmu, i twórcą jego, i jednocześnie żywą sztuką samą w sobie. Obrazem, muzyką, rzeźbą, budowlą, tańcem, teatrem. Mijałem sztuki,
kolorowe, uśmiechnięte, rozbawione. Niektóre pędziły pewnie na spotkanie nieskończoności albo w innym ważnym celu, no bo jak chciałem z nimi rozmawiać, to nie patrząc nawet znikały niczym spadające z nieba gwiazdy. Te, które udało mi się zatrzymać, droga pani bibliotekarka, dlaczego sztuka umiera? Bo widzi pani tak pięknie odziane, uśmiechnięte od ucha do ucha sztuki arcydzieła stworzenia, gdy się do nich odzywałem, że dzień dobry, jesteś sztuką, daj mi z sobą pobyć, bym stał się lepszym człowiekiem, umierały w sekundę. Gasł uśmiech, uciekały dziwnie patrząc, pukały się w czoło, znikała sztuka w ludziach. Ludzie stawali się człowiekami. Może oni akurat nie mieli kont na portalach, na których tak pięknie potrafią kochać. A może właśnie mieli? Autorem, który tutaj w Schowanym między słowami się odkrywa, jest pan Adam Kopacz. Jest pan Adam? Może nam powiedzieć kilka słów? Bardzo proszę. Dzień dobry. Pochodzę z Przesławia, mieszkam w Tuszymie, a dzięki pani Józefie Krzagi Oli znalazłem się w grupie Literackiej Słowo, a nazywają mnie trochę tak regionalistą, bo w większości rymuję na temat mojej rodzinnej miejscowości, czyli na temat Przesławia. Ale dzisiaj, ponieważ jest kwiecień, to wybrałem coś innego, a zorientuje się państwo, jak przeczytam. Bolesna pamięć. Była już piękna wiosna. Przyroda do życia się budziła, a oni w marszu ku śmierci czekała nań zbiorowa mogiła. Bezbronni, za kolczastym drutem w łagrach osaczeni, obdarci z człowieczeństwa na nieludzkiej ziemi. Zaszczuci, sponiewierani za to, że ojczyźnie byli oddanymi Polakami. Zginęli daleko od niej, w tył głowy wycelowanymi strzałami. Z męstwem, żołnierskim honorem, w kwiecie wieku oddali swoje życie. Z zdradzieckim naczelstwa rozkazem zamordowano ich tysiące skrycie. Lecz las katyński, światek katorgi, oj nie zapomniał. Swym ponurym, żałosnym szumem, straszliwą zbrodnię światu przypomniał. Po latach tajemnych, wieści bolesne, te tragiczne wydarzenia, udało się na jaw wydobyć, wydrzeć z historycznego, zakamuflowanego cienia. Dziś hołd należny i cześć oddając, z wielkim szacunkiem, powagą, zadumą, wspomnijmy o naszych bohaterach i wesprzyjmy ich choćby cichą modlitwą. Do Ciebie w obozowej ikonie zwracamy się, bolesna Matko Kozielska. Utłuk obdasz wiecznym pokojem znane i nieznane ofiary męczeństwa. A opłakujących żertwy Katynia Kozielska Ostaszkowa niechaj dobry Bóg w swojej opiece zachowa. Z almanachu zaprezentuje nam pani Elżbieta Witek. A nie myślę, że pani upominęło. Nie minęło. To ja może coś z tych ludowych. Świątek. Ręką rzeźbiarza uzbrojoną w dłuto z lipowego drewna świątek wyryty. Postać jego surowa, niedoskonała, ale w jej wyglądzie jest urok ukryty. Kształt uzyskany prymitywnym narzędziem, gdyż, przepraszam, rozpędziłam się, bo się uczyłam na pamięć. Kształt uzyskany prymitywnym cięciem, gdyż prostym narzędziem klocek obrobiony, lecz wywierający przyjemne wrażenie, bo ludowym pierwiastkiem on uduchowiony. W przydrożnej kapliczce stoi cierpliwie. Od czasu do czasu ktoś na nie spoglądnie, jakieś dzieciątko polny kwiat przyniesie, przypadkowy przechodzień z ciekawości zaglądnie, a on podparty, jakby zadumany, pudza głębie serca
do zastanowienia. Jaka myśl jest zawarta w owej figurce? Smutek, żałość, troska, litość czy nadzieja? Kolejną autorką jest pani Danuta Kośla. Jest pani Danusia z nami dzisiaj? Nie ma. Pani Danusia jest mielczanką, maluje, należy do klubu środowisk twórczych przy towarzystwie, pisze, a także zajmuje się dziewiarstwem. I jej wiersz zaprezentuje pani Barbara Mancarz. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło, że znów mogę się z Państwem spotkać. I takie małe sprostowanie. Jestem z Mielca, a Warszawa to taki mały flirt. Pani Danuta Kośla, bogactwo. Powoli dzień się kończy, cichy, cały i zmęczony. Powoli gaśnie jasność, ta życia radość. Gdy nocy się rozwija ciemna dolina. I jest to dla nas bogactwo, gdy mamy gdzie się przytulić, by w cieple zasnąć. Dlatego szczęściem niech nam będzie cztery ściany i łóżko. Wygodne i ciepłe. Pani Wanda Lubian to pani, której utwory znalazły się w almanachu. Czy jest pani Wanda? Jest, jest. To ja proszę panią Wandę, żeby powiedzieć dwa słowa o sobie, no może trzy. A wiersz pani Wandy Lubian przedstawi pani Elżbieta Witek. Jestem ze Stalowej Woli. No i dzięki Oli po prostu tak znalazłam się w grupie Słowo, a pisałam tak wcześniej do szuflady, tak przy opiece nad chorą mamą. Także Olu, dziękuję Ci bardzo, że tu jestem. To jest mój dom. Dziękuję bardzo. Co prawda wiosna w pełni, ale przeczytam wiersz o jesieni. Jesień życia. Piękna jest jesień. Nie tylko życia. Bogata w słowa oraz w odkrycia. Masz dużo czasu. Więc się nie spieszysz. Możesz pogadać, kogoś pocieszyć. Krótkie wspomnienia, szczere uśmiechy. Czekasz na wnuki. To twe pociechy. Korzystaj z życia w jesieni wieku. I dbaj o siebie, stary człowieku. Idziesz na spacer i do kościoła. Życzliwych ludzi widzisz dokoła. Minęło życie jak jeden rok i co dzień bliżej ten trudny krok. Myśl o swych bliskich, do których pójdziesz i w Bożym świecie na pewno ujrzysz. Więc zanim zgaśnie jesienne słońce, ciesz się i nie myśl wciąż o rozłące. Masz jeszcze siłę i potańcować, i poswawolić, i pocałować. Trzymaj się mocno tego, co cieszy i myśl o sprawach, w których pocieszysz. Uśmiech i radość niech cię wyróżnia, bo jesień życia to nie jest próżnia. Teraz do nas panią Ewelinę Łopuszańską przedstawi sama swój wiersz wybrany z almanachu i prosimy też o taką krótką prezentację swojej osoby. Nie będę dużo mówić o sobie. Wczoraj prowadziłam spotkanie Światowy Dzień Poezji w Rzeszowie i prowadziłam pod kątem Herberta, gdyż w tym roku mamy rok Herberta i chciałam Państwu tylko po prostu powiedzieć taki cytat. Tej garstce, która nas słucha, należy się dobro, ale także prawda. Kot Music Club. Deszcz krótkowłosym Madonnom spływa z paznokci, gdy kochają za mocno skroplone parasolki. Deszcz chmurnym mężczyznom spływa po rzęsach, choć
kochają łapczywie płaczące butelki. Dziękuję. Tak oto przeszliśmy do autorów na literę M i poetycką duszę Jerzego Mamcarza odsłoni przed nami pani Barbara Mamcarz. Proszę Państwa, bardzo żałuję, że Jerzy nie może przeczytać dzisiaj swojego utworu. To utwór z tomu Ponte, który niedawno był prezentowany. Był piękny recital w Domu Kultury, też te utwory. Zapewne spotkaliśmy się w zacnym gronie, w dużym gronie, bo poznaję wiele osób. Dzisiaj tak się zbiegło, że Jerzy ma koncert w Zaspie. Przeprasza, że nie może, a ja w zastępstwie. Łuk Konstantyna. Gdy masz matkę rezygnującą z greckich bogów, wszystko jest proste. Wystarczy zrobić jeden gest i jest światło. Możesz ten ruch nazwać edyktem mediolańskim. Odtąd wolną drogą będziesz podążać do krzyża. Jesteś legalnym urzędnikiem drogi, choć zawsze pozostanie pytanie, jak rozróżnić krzyż Chrystusa od krzyża Łotra? Pamiętaj, światło jest energią, a matka przewodnikiem światła. Zawsze tak było. Zrób to i kilka innych drobiazgów, a wtedy wybudują ci największy łuk triumfalny w Rzymie. Aha, dobrze by było, gdybyś był cesarzem. Kolejne wiersze, które znalazły się w almanachu, to wiersze pani Henryki Marek. Jest pani Henryka z nami? Prosimy panią o dwa słowa o sobie, a wiersz pani Henryki Marek przedstawi pani Maria Orłowska. Mieszkam w Mielcu, lubię przyrodę, kocham życie. Pisałam też właśnie, tak tu mówi pani, do szuflady i właśnie dzięki panu Janowi, który mnie zachęcił, żeby jednak tutaj jednak przystąpić tutaj do tej grupy i dzięki Oli. Po prostu jestem tutaj z wami i dziękuję bardzo. Ja już wychodzę, bo tym razem mi troszkę dłużej to schodzi. Przebaczenie. Jak trudno jest przebaczyć tym, którzy ranią słowami ostrymi jak nóż. Spadają na mnie uderzenia i czuję ból, a ty uczysz. Nadstaw drugi policzek. Przebacz. Gdy stoję wyśmiana, wzgardzona, odarta ze czci, okrywam się suknią wstydu, a ty każesz mi oddać jeszcze płaszcz i mówisz: przebacz. Pytam więc ciebie, licząc, że zmienisz zdanie, ile razy mam jeszcze przebaczyć, Panie, i słyszę, aż 77 razy przebacz. Znowu zgrzeszyłam, raniąc Twe serce i widząc ogrom swych win, nie chcę Cię już, Jezu, więcej obrażać. Przebacz mi. Jest z nami pani Małgorzata Migna. Zapraszam panią. Dwa słowa o sobie, a wiersz pani Małgorzaty Migny przedstawi pani Elżbieta Witek. Ja jestem z Tuszymy, urodziłam się w Krakowie. Piszę od 20 kilku lat i tak. No też dzięki Oli właściwie tutaj się znalazłam, chociaż długo szukałam jakiegoś sposobu właśnie, żeby wybrnąć i tak koleżanka mi właśnie sprzedała
numer do Oli i, no i dzięki temu tutaj jestem z wami. Ja bardzo się cieszę, że mogę przeczytać wiersz pani Małgosi, dlatego, że tak się złożyło na promocji jej tomiku. Miałam czytać wiersze, wtedy akurat angina mnie złożyła i nie mogłam. I dlatego ja dzisiaj przeczytam dwa, mogę? A takie króciutkie, ale są śliczne. Arytmia. Moje serce nie bije. Ono pędzi z szybkością światła. Nie nadążam łapać oddechu, by móc uspokoić niepokorne. Grosik. Napisałam list do mistrza niebieskiego. Wyrzuciłam wszystkie żale skumulowane we mnie. Zasięgnęłam jego opinii o życie współczesne. Nie mogłam przestać krzyczeć na niego i uciekłam daleko z grosikiem w dziurawej kieszeni. Prezentacji 10 autorów, których utwory znalazły się w najnowszym almanachu grupy literackiej Słowo schowane między słowami, a teraz czas na kolejną muzyczną odsłonę. Pan Maciej Kulpa zabierze nas gdzieś w jakąś muzyczną podróż. Ja bym prosił pana przewodniczącego, by powiedział, że tą piosenkę musi zadedykować. Tak. Będziesz miał pają piosenka Marka Grechuty. To ten utwór dedykuję wszystkim paniom obecnym tutaj na tej sali, na tym spotkaniu. Będzie brzmieć kwiaty, będzie się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją pają. Będą ci grały skrzypce lipcowe, będą śpiewały jasiepinowe drzewa i liście. Ptaki wszystkie, będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy swoje dłonie składać. I ty, tylko ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały noce sierpniowe, wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna róża. Będziesz miała miłość jak wiosenna burza. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją pają. La, 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 la. Kolejną osobą, która prezentuje się w almanachu, jest pani Małgorzata Pazdro. Jest pani Małgorzata z nami. Witam bardzo serdecznie. Ja się cieszę, że tak przed moimi wierszami była zaśpiewana piosenka, bo ja jestem muzykiem, nauczycielem muzyki i muzykoterapeutą. Także bardzo się cieszę z tego powodu. Dziękuję pani Oli za zaproszenie. Ja się bardzo stresowałam, żeby w ogóle cokolwiek publikować, bo jednak wolę pisać piosenki. Mam nadzieję, że kiedyś coś zaśpiewam. Może dzisiaj nie, bo za bardzo się stresuję. I dziękuję jeszcze raz. To jest dzisiaj takie spełnienie moich marzeń. Obiecuję. Koleżanka Małgosia, bo mam przyjemność pracować w tej samej placówce,
co i Małgorzata, najlepiej by się zaprezentowała śpiewając Odlećmy razem do gwiazd, ale to może przy następnej okazji. A ja przedstawię wiersz Dziwne spotkania. Widziałam dziś Chrystusa, to był On. Podszedł do mnie, szepnął, że 81 lat patrzy na świat. Przybiegł do mnie Chrystus, był rudy, ogon puszysty, podbiegł, dotknął palcami. Wiewiórka poszła za nim. Zobaczyłam dziś Chrystusa, skrzydełkami machał, szukał okruchów, czuł, że coś zostało. Odfrunął wysoko, z radości zapłakał. Szedł drogą Chrystus, błądził ulicami, trzymał w ręce księgę z moimi grzechami. Przystanął przed lustrem, nie może iść. Pomogę mu, pomogę nieść krzyż. Zobaczcie fragment twórczości, niewielki wyginek twórczości Oli Piguły. I Ola Piguła interpretację swojego wiersza powierzyła pani Barbarze Mancerz. O Oli to chyba nie trzeba mówić. Jeżeli to tylko dobrze. A jeżeli to tylko dobrze, Ja cieszę się bardzo, że mogę przeczytać Oli wiersz. Identyfikuję się z nim. Najchętniej to bym się podpisała. I pewnie nie tylko ja. Nie obchodzą mnie daty, metryki. To tylko papier, który wszystko przyjmie. Ja, która jestem tu i teraz, wybieram najlepsze. Zataczam nowy krąg. Oswajam się z przemijaniem. Ciemność jest przyjazna, póki jest kontrastem dla światła. Nie obchodzą mnie metryki. Dla mnie z każdym wierszem rodzi się nowe życie. Pani Beata Pleban to kolejna autorka, która prezentuje się almanachem. Mogę sobie pozostać tutaj, czy muszę wyjść? Witam Państwa serdecznie. Ja piszę, bo lubię. Piszę, bo wydaje mi się, że poezja jest czymś, co mnie uspokaja, raduje i co daje mi takie wyciszenie. I staram się nauczyć tego też dzieciaki, których mam obecnie 80 pod swoją opieką, bo jestem polonistką. I pracuję nad tym, aby one też pokochały poezję. Dziękuję. Przyłapałam się w butach na wysokim obcasie i czerwonej sukience. Spostrzegłam, że potrafię całą noc przetańczyć i kocham szeptać czule, jak młoda dziewczyna. A ty odczarowałeś moje ciało, odszukałeś zagubione słowa, by cicho, jak trzepot motylich skrzydeł, obudzić moje uśpione serce. Alfabet, ponieważ będzie prezentacja wiersza pana Krzysztofa Wziora w interpretacji ja następnie. Prosimy pani Janie. Na 19 i 20 stronie. Bez tytułu. Mieszkam w mieście miliona ludzi. Oni też podobno czekają, aż ktoś ich zaprosi na spacer. Powiedziałem smacznego, gdy konsumował chwilę. Zaproponował mi, żebym spierdalał. Mieszkam w domu orłów zmęczonych życiem. Marzą o przygodzie, zamknięci na amen w pokojach. A jak jeżdżę autobusami, to od dźwięków disco gorszy jest tylko brak alternatywy. Krzyknąłem
Ludzie, zmieńmy stację na siebie. Milczenie FM. Mieszkam w mieście miliona ludzi. Podobno oni też mieszkają w tym mieście. Żeby powiedziała nam parę słów o sobie, a fragmenty prozy zamieszczonej w almanachu zaprezentuje nam za chwileczkę pani Barbara Mancarz. Proszę z tego miejsca chciałam się przedstawić. Nazywam się Anna Plejsner, przyjechałam z Rzeszowa. Chociaż związana jestem z innymi miastami, Krakowa to jest moje rodzinne miasto, ale dzięki temu, że w tamtym roku poznałam w ogóle stronę literacką Rzeszowa, poznałam wspaniałą Ewelinę i Imonę, a dzięki nim dotarłam tutaj do Mielca. I w Mielcu poznałam naprawdę fantastycznych ludzi, przede wszystkim Olę między innymi, dzięki której mój utwór Skromny Utwór znalazł się w tym almanachu. Bardzo dziękuję. Myślę, że... A ja się cieszę, że mogę tę prozę przedstawić. Ale proszę Państwa, czytając ją po raz pierwszy, czytałam ją jako polonista i jako samochodziarz od kilkudziesięciu lat. I zapraszam do takiego odczytania. Poniedziałek. Jest już 7:30. W pośpiechu łapię torebkę i wkładam nowiutkie szpilki. Mam dziś spotkanie biznesowe. Prezes liczy na mnie, a ja na szczęście. Podwyżkę. Klient to trudny partner. Szybko zbiegam ze schodów, chwytam klamkę drzwi wejściowe. Dłoń przykleja mi się do czegoś lepkiego. Fuj. Z obrzydzeniem macham nią gwałtownie. Drugą ręką próbuję wyciągnąć z torebki chusteczkę. Dokładnie wycieram każdy palec, potem spryskuję, tak dla dezynfekcji perfumami. Nie mam czasu na ponowne wdrapywanie się na czwarte piętro. Wybiegam na zewnątrz budynku. Z daleka widzę swój samochód. Szpilki trochę uwierają w pięty, ale pasują do całości. Zresztą dałam za nie tyle kasy, że muszą się rozchodzić. Robię krok i obcas zaklinował się w kratce znajdującej się przed wejściem. Szarpię nogą, nerwowo patrząc na zegarek. Obcas ani drgnie. Wyciągam stopę z buta, schylam się i rękami wydzieram z kratki. Udało się, ale niestety bez fleka, który spadł na dno. Jeszcze raz się schylam i chwytam rękami kratkę. Zaciskając zęby z całej siły, próbuję ją podnieść do góry. Co za małpa, to znaczy ta kratka. Ani drgnie. Nie mam czasu na dłuższe z nią szarpanie się. Rezygnuję. Zakładam but i biegnę do auta. Biegnąc nie stawiam całej stopy, tylko na palcach. Chcę oszczędzić obcas przed całkowitym starciem. Wsiadam do samochodu. Co za ulga. Zapalam silnik. Wycofuję się, a potem zgrabnie wyjeżdżam z parkingu. Dojeżdżam do głównej drogi. Mam skręcić w lewo. Z prawej sznur samochodów. W pewnej chwili jedno z nich się zatrzymuje. Kierowca daje znak, że mogę wjechać przed niego. Z lewej strony nadjeżdżające auto daje kierunkowskazem sygnał do skrętu w prawo, czyli wolna droga. Ruszam do przodu. W tym momencie kierowca z lewej strony rezygnuje ze skrętu, tylko pruje do przodu, prosto na mnie, a ja już jestem na środku jezdni. Gwałtownie hamuję, a samochód spokojnie mnie omija. Nagle zatrzymuje się. Szyba zjeżdża w dół. Młody, elegancki mężczyzna wychyla się i krzyczy. Idiotko, jak jeździsz? Potem najzwyczajniej w świecie
odjeżdża. Ręce mi się trzęsą. Czy ty wiesz, do czego służą kierunkowskazy? Ty, krzyczę ze złości do samej siebie, mięcząc w ustach brzydki wyraz. Stuczka byłaby murowana, a ja mam przecież ważne spotkanie biznesowe. Prezes na mnie liczy. Uspokajam oddech i włączam się do ruchu. Mam nadzieję, że zdążę. Z daleka widzę czerwone światło. Powoli zwalniam. Nagle z prawej strony wyprzedza mnie z piskiem opon ciemne auto. Z impetem zajera mi drogę. Chcę zahamować, ale nie mogę podnieść stopy. Obcas wbił mi się w dywanik. Z przerażeniem próbuję podciągnąć nogę do góry. Z całej siły szarpię butem. Po chwili obcas wyskoczył z uwięzi. Noga podskoczyła gwałtownie, uderzając w deskę rozdzielczą. W ostatniej chwili wcisnęłam pedał hamulca, jednocześnie rozcierając bolące kolano. Samochód zatrzymał się nieprawdopodobnie blisko stojącego auta przede mną. Jestem zdenerwowana. Z niecierpliwością czekam na zmianę świateł. Ciągle czerwone, potem pomarańczowe i wreszcie zielone. Wrzucam bieg i powoli ruszam. W tym momencie zadzwonił telefon. Nie patrząc, prawą ręką próbuję wyciągnąć go z torebki leżącej na sąsiednim fotelu. Nie mogę go znaleźć. Telefon ciągle dzwoni. Z siłą wsunęłam dłoń w kolejną przegródkę torebki. Poczułam, jak palcem przebiłam jakąś powierzchnię. Dłoń zanurzyła się w czymś gęstym i chłodnym. Wyciągnęłam rękę i zobaczyłam spływający po palcach jogurt truskawkowy. Kilka kropel różowej mazi skapnęło mi na elegancki żakiet. Brudnymi palcami otworzyłam skrytkę i wyciągnęłam szmatkę. Wytarłam nią lepką dłoń. Telefon przestał dzwonić. Nagle kątem oka zauważyłam, jak jasne auto próbuje mnie wyprzedzić. O nie! Krzyczę i wciskam gaz. Tym razem mi się nie wepchasz przed światłami. Ja też się spieszę. Mam ważne spotkanie biznesowe. Prezes na mnie czeka. Prezes na mnie liczy. Jasne auto zrównuje się z moim. Widzę młodego mężczyznę wykrzywiającego do mnie usta. Macha rękami i puka się po czole. Może boli go głowa. Z uśmiechem, z satysfakcją na twarzy wzruszam ramionami. Tyle masz dużo miejsca, mówię do siebie. Zmieścisz się. Zatrzymałam się na kolejnych światłach. Korzystając z tego, próbuję odnaleźć telefon. Wreszcie wyciągnęłam go z torebki. Palcem przejeżdżam po monitorze. Wyskakuje informacja, że bateria nie naładowana. Jak to możliwe? Dziwię się. Przecież ładowałam całą noc. Dźwięk klaksonu przypomina mi o zmianie świateł. Ponownie ruszam i opuszczam skrzyżowanie. Jadę pewnie. Jeszcze jedno rondo i będę na miejscu. W pamięci odtwarzam przygotowaną prezentację. Jestem z niej zadowolona. Na pewno spodoba się klientowi i prezesowi. Nagle auto przede mną gwałtownie hamuje. W ostatniej chwili robię to samo. Uff, jest mi gorąco. Próbuję otworzyć okno. Drżącą dłonią chwytam korbkę i zaczynam nią obracać. Szybko szyba powoli się obniża. Próbuję ponownie ją chwycić. Zahaczam jednak paznokciem. Z krzykiem podrywam palec.
nadszarpnięty hybrydowy paznokieć biednie sterczy. Wokół niego gromadzi się krew. Czuję, jak z bólu pulsuje mi opuszek. Znowu próbuję wygrzebać z torebki chusteczkę. Zawijam nią uszkodzony palec. Zaraz wjadę na firmowy parking. Po 5 minutach szczęśliwie parkuję. Nerwowo rozglądam się za samochodem prezesa. Nigdzie go nie widzę. Z pewną ulgą powoli wysiadam z samochodu. Nagle zamachnęłam się nogą i zahaczyłam obcasem nowiutkie rajstopy. Dałam za nie majątek. Najnowszy krzyk mody, rajstopy 3D. Z rozpaczą patrzyłam, jak dwa małe rządki oczek rywalizuje, który szybciej zbiegnie do kostki. Wyprostowałam się i pewnie wkroczyłam do firmy. Od razu skierowałam się w stronę gabinetu prezesa. W sekretariacie urzędowała pani Ola. Spojrzała na mnie z nieskrywanym zdziwieniem. Dzwoniłam do pani. Klient przesunął spotkanie, a prezes się rozchorował. Poczułam pewną ulgę. Nie zawiodłam prezesa ani klienta. Poszłam do swojego pokoju i zmęczona usiadłam za biurkiem. To nic, powiedziałam do siebie. Co się odwlecze, to nie uciecze. Podwyżka również. Osoba, która jest na kartach almanachu, jest pani Teresa Elżbieta Pycik. Zapraszam do prezentacji. Ja może od razu przeczytam wiersz. Wydaje mi się, że państwo znają mnie, choć trochę. Za szybą. Na szybie tak łatwo rysować nie siebie. Owijać w sreberka, bawełnianą nitką łączyć, kontury uśmiechu palcem zakreślić, dać oczy większe, usta pomniejszyć, enterem wypuścić ciekawość wraz z kpiną, jak balonik ze wstążką różową w niebo. A później, jacy jesteśmy bezradni, stojąc naprzeciw siebie. Mówimy o pogodzie i podwyżkach. Zawstydzone ja, wciąż kolorowe jak paw, zostawiając za szybą. Dziękuję. Kolejnym autorem jest pan Jan Robak. Prosimy panie Janie kilka słów o sobie. Witam państwa bardzo serdecznie. Mieszkam w Mielcu. Piszę wiersze, prozę i od czasu do czasu utwory muzyczne mi się zdarzają. Pracuję jako organista w parafii Trójcy Przenajświętszej na Smoczce. Myślę, że to już chyba wszystko. Dziękuję. Prezentację wybranego tekstu z tomiku. Wariacje na temat pewnego marzenia. Marzenie jedno mam od lat. Dziwaczne, acz ciekawe. By gościa, co się zowie czas, zaprosić raz na kawę. Gdzieś w nocnym barze, w świetle świec, rzecz całkiem oczywista, spędziłbym chwilę, można rzec, z niezwykłym wprost artystą. Per pan bym wpierw się zwrócił doń, a nawet per maestro. Zanim mocniejszych trunków woń, wstawiłaby go nieco. A potem bym do niego rzekł, zwyczajnie, bez pardonu, by włączył czasem wsteczny bieg i spuścił nieco stonu.
i w ramię, jeśli takie ma, klepnąłbym go jak swego, ażby z wrażenia barman zbladł, żem czasu jest kolegą. Lecz tu się boję, wyznam wam, że barman tuż nad ranem krzyknie: panowie, na was czas, przepraszam, zamykamy. A gość mój, w czubie mając już nieświadom swojej rangi, zachrypi, waląc pięścią w stół: uwielbiam te balangi. A potem się pojawią w lot dostojni stróże prawa i z baru go, choć tęgi chłop, wyciągną jak z rękawa. Ja guzik z tego będę miał. Zostanie mi frasunek, albo się z siebie będę śmiał. I bulił za rachunek. To kolejna autorka, która zaprezentuje siebie samą. Prosimy. Ja jestem Mielczanką, mieszkam w Tuszynie, niedaleko Przedsławia. I w tym roku 2017 dzięki Józi, dzięki Oli, dzięki Teresie, dzięki stowarzyszeniu tutaj wszystkich osób, czyli Grupie Literackiej Słowo, dzięki warsztatom, na których byłam, po prostu wyszłam z szuflady. Chciałam przedstawić wiersz, który napisałam kiedy byłam na wystawie obrazów. I taki jest tytuł: Przed obrazem. Zatrzymany oddech, rozdrgane serce, zapatrzenie z zamarłym gestem. Jestem wrażliwością, lubością tych samych bodźców, element olśnienia, wspólnym stanem zadziwienia. Bardzo mi miło, że w almanachu znalazła się twórczość pani Justyny Ryczek. Tym bardziej miło, że to jest moja koleżanka, bibliotekarka. Zapraszam pani Justyno. Zaprezentuję pani Elżbietę. Ja chciałam tylko podziękować. Wiem, do tej pory moje wiersze trafiały zawsze do szuflady, ale pewnego razu pojawił się mnie w bibliotece pan Zbyszek Wicherski i zachęcił mnie do wzięcia udziału w warsztatach. A na tych warsztatach literackie pod swoje skrzydła przygarnęła mnie pani Ola, pani Teresa. No i tak jestem dzisiaj. Serce z kamienia. Obojętne na krzywdę, ślepe na łzy, głuche na jęki, westchnienia. Serce z kamienia. Choć bije, umarło. Zgasł miłości głód. Krew w lód się zmienia w sercu z kamienia. Zajrzyj w głąb siebie, w istotę swego istnienia. Posłuchaj, czy bije człowiecze, czy serce z kamienia. Dawid Rzeszutek? Nie. Mielczanin, też uwielbiający mroczne klimaty i muzykę. I wiersz Dawida Rzeszutka przedstawi z nami Barbara Mamcaś. Proszę bardzo. Faktycznie mroczne. Lek na kryzys. Kryzys to pan, co trudem karmi, co do upadku w zawiść doprowadza. W marazmie i bólu wciąga bytu rany. Kryzys. Zmącone szaleństwo losu. Droga ciernista, a spacer boso. Upadają w nas komety niby serię ciosów. Jak trwać, gdy nieporozumień dialogi i szepty na ucho, co mówią: przeklinam. Urywają te, na których stoisz,
blade nogi i kłody turlające się wprost pod ciebie i huragan myśli o tym, co się nie ziści. Myślisz, że umierasz, że już w niebie. Lek jednak istnieje. Jest nim ucieczka w wymiar wyobraźni, w wymiar szczęścia. Mnie już uratowała. Ciebie dopiero czeka. Pani Ewy Siembidy, kolejnej rzeszowianki w naszym gronie. Pani Ewo, prosimy kilka słów o sobie, a wiersz przedstawi Maria Orłowska. Jestem rzeszowianką, od 76 roku mieltanką. Dzięki Państwu Chojeckim i Oli jestem tu, gdzie jest. Cerkiew, Pani Ewo. Ta cerkiewka urodziwa, ta perełka kulturowa, kiedy w ciszę się zanurzysz, to usłyszysz, o co woła, o czym mówi, co wspomina, czego świadkiem kiedyś była, jaka ludzi plątanina różnych kultur i wyznania w jej środku się modliła do tego, co i my, Pana. Wiele lat już upłynęło, gdy rozbrzmiewał śpiew cerkiewny, taki czysty i podniosły, momentami bardzo rzewny. Gdyby kiedyś przemówiła, to by wszyscy usłyszeli, ilu popów, ilu księży, ilu wiernych w niej bywało, ilu było wysłuchanych, ilu Boga obrażało, ile modlitw uleciało wprost do nieba, jak dym Abla, i Kainów ilu było, co ulegli szeptom diabła. Ale ona stoi cicha, zatopiona w krajobrazie, tworząc widok tak przepiękny, jak na olejnym obrazie. Państwo, nadeszła pora, żeby wysłuchać wiersza Pana Jana Stępnia w interpretacji Pana Jana Stępnia. Zapraszamy. Jak widzimy, wiersze są swoistym rodzajem pamiętnika osoby, która pisze te wiersze, ponieważ dotyczą bardzo ważnych sytuacji dziejących się wewnątrz lub obserwowanych przez autorów. I ten wiersz, Inna wiosna, to właśnie tego typu utwór, którym dziękuję lekarzom za to, że żyję. Ponieważ w pewnym roku miałem ciężką operację i serca, i innych rzeczy, a jeszcze jestem. Inna wiosna. Dzięki wam, lekarze. Zapadłem w sen biały, wysublimowany medycznym zaklęciem. Dziwne było przebudzenie. Słońce jakby nie takie, tylko jest, tylko świeci, a śnieg nie taje. Przedziera się blask mozolnie, oblepiony lękliwym poczuciem niepewności. Oni wniknęli w noc, w głąb otwarli ciało, by wejść w obszar bezbronny jak nagość. Oddzielali słońca od księżyców, przywracali mnie wiośnie, czekającej za progiem. Ostrze chwili dłońmi chirurgów przecięło strumień wątpliwości. Na ich rękach wpłynąłem w 64. wiosnę. I oto jestem na białym łożu pod sklepieniem z obłoków pytań w tle rymanowskiego zdroju, który pamiętam wakacyjny, z plecakiem wędrownym, pełnym marzeń, nieprzebytych doświadczeń i ozonu dni 50 lat temu. Ten zdrój wtulony w objęcia wzgórz wczesnowiosennych, pragnień ludzkich, zwyczajnych jak dzień dobry,
zasklepił moje rany delikatnie, promiennie, szumem wody liżącej kamienne trwania. W kotlinach mostki spinały wzgórza odbitą w wodzie nadzieją. Jak listy polecone, jak listki na wietrze tęsknoty. Tak mało ich dzisiaj w cybernetycznej kalkulacji. Giną wstydliwie odręczne w e-mailowo-sms-owym igliwiu wirtualnej epistemologii kosmosu. Kolej na panią Iwonę Szetelę. Pani Iwona powie nam coś o sobie i sama zaprezentuje swój wiersz. Prosimy. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj gościć. I to, że się właśnie znalazłam, tak jak niektórzy właśnie mówią, to jest po prostu dzięki Oli, i że po prostu należę do tej grupy Literackie Słowo i że moje wiersze mogą mieć tutaj miejsce w tym almanachu. Ale dla mnie, jak zobaczyłam ten almanach, jak on jest wydany, jak on dotknął moje ręce, no naprawdę jest przepięknie wydany. I okładka to wszystko, jak po prostu tym osobom, naprawdę, które do tego się przyczyniły, to naprawdę ja ze swojego serca na tym miejscu chcę podziękować. I teraz tak krótko tak powiem, że myślą przewodnią dla mnie jest to, co powiedziała, tak jak tutaj napisałam, poetka Anna Kamińska, że poezja jest tylko sposobem dojrzewania, dlatego nie wstydź się słabszy wierszy. Są etapami, dochodzeniem i samookreślaniem. I teraz chciałabym Państwu przedstawić jeden wiersz, który nosi tytuł Aktorka. Chciała być nią, królową bez imienia, więc weszła w zachwyt upiększenia. Minęło miesięcy, lat kilka, upadła, wstać nie umiała. Chcę wrócić do siebie krzyczała. Chcę ujrzeć wolność, tę, którą miałam. Lecz życie wrzasnęło, chcesz wstydu mi przynieść? Masz grać królową, tę, którą tak chciałaś. Dziękuję. Kolejną literą w alfabecie naszym jest litera T i autor, nazwisko autora to Kazimierz Trela. Panie Kazimierzu, dwa słowa o sobie, a wiersz przedstawi pani Elżbieta Witek. Prosimy bardzo. Nazywam się Kazimierz Trela, mieszkam w Mielcu. Pochodzę z miłości wampierzów, należę do grupy literackiej Słowo od początku jej istnienia. Aktualnie pracuję nad trzecim tomikiem wierszy. Spotkała mnie taka przygoda artystyczna, o której chcę powiedzieć, mianowicie piosenki z moimi tekstami śpiewał Michał Bandur i Edyta Gerter. Brawo! W almanachu jest ujęte kilka moich numeryków, bo również dla relaksu pisuję i taką lekką twórczość. Dziękuję. Pan Trela nie powiedział jeszcze wszystkiego. Mianowicie wśród autorów wierszy zamieszczony w tym almanachu są dwaj klasowi koledzy, Jan Robak i Kazimierz Trela. A skąd o tym wiem? Bo jestem ich klasową koleżanką. Myślę, że nasza polonistka byłaby z was bardzo dumna. O ile Janka podejrzewałam o taką twórczość, choć krył się z nią mocno w liceum, to Kaziu, tego się po tobie nie spodziewałam. Ale podobają mi się bardzo twoje wiersze. Jasiu, ja myślę, że powinieneś również zainteresować swoimi wierszami panią Edytę Geppert i pana Michała Bajora. Byłoby co pośpiewać. A ja wybrałam dwa takie zabawne limeryki. Raz pewien medyk w medyce do chorych jeździł w lektyce. Skąd ta wygoda? Bo auta szkoda, gdy pełne dziur są ulice. Raz pewien malarz z Paryża modelce swej naubliżał. Nie chciała, fakt jest faktem,
pozować akt za aktem w obawie, by zbyt się nie zbliżał. Tak, to wygląda humorystyczna strona twórczości pana Kazimierza Treli i dowędrowaliśmy do literki Rze w polskim alfabecie i osobą, która prezentuje się, a nazywa się właśnie na tą literkę, jej nazwisko rozpoczyna się na literkę Rze, jest pani Elżbieta Żukowska-Pestad. A jej wiersz przedstawi pani Maria Orłowska. Ja jestem mielczanką, piszę wiersze od dłuższego czasu, ale oczywiście dzisiaj jestem tylko dlatego, że Ola tutaj zaprosiła mnie do stworzenia tego dzieła. Chciałabym powiedzieć, że biolodzy od dawna męczą się nad tym, jak powstaje myśl i nie wiedzą, a mam takie wrażenie, że poeci wiedzą, jak to się dzieje, że myśl powstaje. Dlatego też piszę, staram się, uwielbiam ten stan takiego poszukiwania słowników, przeszukiwania głowy i myśli. Jeżeli natomiast chodzi o dzisiejszy dzień, to ponieważ jestem ostatnią osobą, która tutaj występuje, chciałabym, Olu, powiedzieć ci, że mam wrażenie, że jesteś jak kamień filozoficzny. On zamieniał wszystko w złoto, natomiast ty nas zamieniłaś normalnie w poetów. Dziękuję bardzo. Choć bardzo wzruszający, ale z ogromnym i wzruszeniem, i radością zakończam tę świeżutko wydany almanach. Pożegnanie na lotnisku. Uważaj, kiedy skończy się ten ubity pas ziemi, już ci nie pomogę. Jesteś skazany na samotną drogę. Patrz, na końcu tej ścieżki jest twoje nowe życie. Nie pozwól, żeby oszalałe upadło w niebycie. Pamiętaj, kiedy skończy się ziemia, zachłyśniesz się własną odwagą, ale niech nie zgubi cię pewność siebie i życie ze swadą. Wiem, że złota poświata nad Ikaryjskim morzem przeniknie cię ciepłem i troską. A Ikaria jawić się będzie cudną wyspą, wręcz boską. Synu, niech zawsze me myśli cię chronią. Będę czekać na wieści z duszą utęsknioną. I chyba tomu przez telefon zadedykuję w jego 20. urodziny, już jutro. Autorzy grupy literackiej Słowo mają do powiedzenia, co im w duszy gra, wyobraźni, ta drzazga tkwi już za nami. 202 strony, przypominam, 24 autorów. Jeżeli czują Państwo niedosyt po dzisiejszym spotkaniu, po wysłuchaniu tej prezentacji, po spotkaniu będzie okazja, żeby nabyć się wydawnictwo, tak jak już wcześniej mówiłam, w cenie 20 zł. W grupie literackiej Słowo chcę serdecznie pogratulować sukcesów ubiegłorocznych, życzyć sukcesów w tym roku, zrealizowania wszystkich planów i zamierzeń, które Państwo macie do zrealizowania, które tam w tyle głowy gdzieś tkwią, że muszę, że zrobię, że będzie. I cóż, życzę, żeby kolejne almanachy się ukazywały, żeby ukazywały się kolejne indywidualne zbiory literackie, zbiory poetyckie, zbiory prozatorskie, bo przecież taka twórczość w Państwa gronie też gości, też istnieje. Także serdecznie, serdecznie gratuluję i dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wieczoru i tego wydawnictwa. Jest to perła taka na naszym mieleckim filmie, na naszym mieleckim tutaj, tej naszej niwie. Jeżeli ktoś z Państwa chce zabrać jeszcze dzisiaj głos, to będzie za chwilkę ku temu okazja. Ja chcę wszystkim, przede wszystkim naszym recytatorom i autorom podziękować za prezentację siebie, za prezentację twórczości tej, która gości na stronach almanachu. Jeszcze na zakończenie zagra nam i zaśpiewa pan Maciej Kulpa, ale może zanim się to wydarzy, może ktoś z Państwa chce coś powiedzieć, zabrać głos, żeby ładnie spiąć i zakończyć ten dzisiejszy wieczór. Jeżeli nie ma osoby chętnych do zabrania głosu, to ja przypominam o możliwości zakupu książki i pani Marcinku, chyba coś zagramy. Na do widzenia. Ja się tak zastanawiałem właśnie, bo lata lecą pięknie, szybko. Jak przyjdą na 40 urodziny,
śpiewają 100 lat, to człowiek myśli 60% jeszcze, 60%. A jak się za dwa dni kończy 70, a śpiewają 100 lat, cholera, tylko 30. Czy to pasuje śpiewać wtedy 100 lat? Właśnie. Piosenka Wspomnienie młodości. Ciemnieje srebro, straci pomysł złoto. W dal ulecą twoje słowa, miną cyfry. A na starca gdzieś z albumu spojrzy młodość i cichutko spyta, gdzie są dawne dni. Młode lata, które w życiu swym przegrałeś. Wielka miłość krucha jak na wietrze liść. Miłość, którą życia brudy tasowałeś i ta, z którą chciałeś przez to życie iść. Na ustach śmiech, a serce płacze. Minęła młodość, minęły sny. Dzisiaj spoglądasz na fotografię i nie na próżno w tych oczach łzy. Dzisiaj spoglądasz na fotografię i nie na próżno w twych oczach łzy. Kiedy srebro na swej skroni znaczy lata, dziś dla ciebie twoje serce niczym kat. Jeszcze wyrok cichą nocą, gdy powracam, to wspomnienie tamtych zapomnianych lat. Pociemnieje srebro, straci połysk złoto. Gdzieś polecą twoje słowa, miną syny i usłyszysz tylko duszy swojej skody i poczujesz, jak twe serce w żalu drży. Na ustach śmiech, a serce patrzy. Minęła młodość, minęły sny. Dzisiaj spoglądam fotografię i nie na próżno w twych oczach łzy. Dzisiaj spoglądasz na fotografię i nie na próżno w twych oczach łzy. Minęła młodość, minęły sny. Dzisiaj spoglądasz
prawie i nie na próżno. W tych oczach łzy dzisiaj spoglądasz na fotografię i nie na próżno. W tych oczach łzy. Próżno w tych oczach łzy. Sekundeczkę, bo powiem tylko tak krótko, że Danusia Rucin ma promocję swojego debiutanckiego tomiku Autograf. Dom Kultury w Przesławiu, taka fajna data, piątek 13. Dom Kultury w Przesławiu o godzinie 18. Jak ktoś ma okazję dojechać, to zapraszamy, bo na pewno Danusia zaprezentuje bardzo, bardzo pięknie siebie. Powiem tylko, że będzie to promocja nie tylko tomiku, ale też wystawa jej obrazu, bo jest to człowiek artysta, będzie okazja cię przekonać. A już mówię, że tutaj 11 maja o godzinie 18 jest promocja mojego tomiku. Także zapraszam serdecznie. Tak, tutaj 11 maja. No nie wiem już którego. Ja nie matematyk. Kolejnego po prostu. Szczęśliwi tomików nie liczę. 40. Także zapraszam na te dwa wydarzenia. Przede wszystkim na promocję Danusi, ponieważ jest to pierwsza książka. Powinna być huczna impreza, także myślę, że Przesław zadba o to, a my postaramy się dojechać. Miał cię tylko znać, to snem byłoby życie me. Szedłbym wśród kwiatów luster, wśród kłamstw, tam gdzie prawdy coraz mniej. Gdybym miał cię tylko znać, ze snu by tworzył obraz swój. Tak jak malac natchnienia i far, płótno bym ożywić mógł, bym zawsze ciebie miał. Gdybym miał cię tylko znać, to snem byłoby życie me. W tłumie ludzi, lecz wciąż wiecznie sam, szedłem niosąc myśli złe. Gdybym miał cię tylko znać, to straciłbym swe wszystkie dni. Pusty gest, marny grosz, może dwa, więcej by nie dało mi. Me życie za mój żal. Miał cię tylko znać, to snem byłoby życie me. Musiałbym wciąż udawać, że znam, co miłością serce zwie. Gdybym miał cię tylko znać, to i tak bym odnalazł cię. Życia sens, miłość bym Bogom skradł,
by wypełnić noce dnie, by tylko ciebie mieć. Gdybym miał cię tylko znać, to snem byłoby życie me. Szedłbym wśród krzywych luster, wśród kłamstw, tam gdzie prawdy coraz mniej. Gdyby miał cię tylko znać, ze snu bym stworzył obraz twój. Dziękuję ci, Maćku. Proszę państwa, zanim zaproszę państwa do nabywania tego pięknego, nie tylko jeżeli chodzi o jego oprawę, ale naprawdę mieliście państwo możliwość wysłuchania części zawartości tego almanachu, prawda, różnorodnego w swoich treściach. Proszę mi wierzyć, że w ramach prowadzonej nie od dawna, w ramach nowego statutu Towarzystwa Odpłatnej Działalności, jak już mówiłem na początku, towarzystwo wyasygnowało niemałe środki, żeby wydać tak pięknie ten almanach. W związku z tym proponujemy państwu bardzo promocyjną cenę, jeżeli ktoś chce nabyć, to naprawdę to jest tylko koszt. Żadnych zysków tu nie chcemy. Tak, zachęcam do nabywania, a kto z państwa nabędzie, to mamy skromny upominek, jest skromna recepcja. Sprawdzone ciasto pokusy, prawda? Ale nie tym będziemy państwa kusić, jeżeli chodzi o następne spotkanie, tylko swoją twórczością naszych twórców. Dziękuję państwu za wspólne przeżywanie i doznania, jakie miały miejsce na dzisiejszym spotkaniu i zapraszam na następne. Chciałem tylko jeszcze raz przypomnieć, mówiłem to na początku, że więcej będę mówił raczej pozytywnie, oceniając twórczość Grupy Literackiej Słowo i jej zarząd na walnym zebraniu członków, które odbędzie się dokładnie za tydzień w sali numer 1 Samorządowego Centrum Kultury o godzinie 11. Jeszcze raz serdecznie zapraszam nie tylko członków towarzystwa, ale także sympatyków, znajomych, wszystkich. Walne ma charakter otwarty. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie o ogrodach, czy tak trudno być poetą, że epoki nie życzy wam chłodu, żaden schron, żaden beton. Kopą pamięci, dziczą pajęczą, zapachem ziół. Wiesz już na pewno, świeżością rzewną, to właśnie tu. Pamiętajcie o ogrodach, przecie stamtąd przyszliście, że epoki użyczą wam chłodu, tylko drzewa, tylko liście. Pamiętajcie.